I witam Was w ósmym odcinku z serii De Sims 4 Dama na wsi sezon drugi. Na wstępie przypominam, że mamy konkurs. Jeśli jeszcze się nie zgłosiliście, to zachęcam do wzięcia udziału w konkursie, bo możecie wygrać darmowe rozszerzenia lub podstawki do The Sims 3 Planetzu De Sims 4. Więc zachęcam do wzięcia udziału. Zgłosić możecie się w komentarzu pod filmem z konkursem lub pod postem konkursowym na moim Instagramie. Linka macie w opisie. No i kochani, w końcu. W końcu się wydało. Tak, w 100% się wydało, bo teraz już właściwie wszyscy wiedzą, kto jest ojcem dziecka Vivienne, wie już o tym ojciec. Wszyscy prócz jeszcze ciotki. Ciotka się jeszcze nie dowiedziała, no i myślę, że ta plotka prędzej czy później to do niej dojdzie, no bo oczywiście. Nasza zacna pani Zadecka zaczęła rozsiewać te ploteczki na temat e, ciąży Vivien po całej wsi. E, no i jako pierwszy dowiedział się ojciec z rodziny, ale myślę, że prędzej czy później ciotka też się dowie. No i ciekawa jestem, jaka później będzie reakcja ciotki. Póki co widzimy, że ojciec się bardzo zdenerwował, jest bardzo rozczarowany, bardzo zawiedziony, jest mu cholernie przykro, że że tak się wydarzyło, że córka wpadła w ramiona jego przyjaciela, który w sumie przyjacielem jednak się raczej nie okazał, nie można go nazywać przyjacielem, jeżeli tutaj zrobił Taką rzecz mmm, Maxwellowi, no bo jakby nie patrzeć, to chyba nie wypada robić takich rzeczy, prawda? Umawiać się z córką najlepszego przyjaciela. Chyba, że ten przyjaciel nie ma nic przeciwko i o tym wie, no to wtedy no, to jest trochę inna sytuacja, ale wciąż wydaje mi się, że to może być trochę niesmaczne. I, i no niestety Maxwell też tak sądzi i też się czuje zraniony i też się czuje. Trochę zdradzony przez Charlesa, że wiecie, że zdradził taką może niepisaną męską umowę, że, że jednak no córki przyjaciela się nie tyka. Wydaje mi się, że może być taka męska, niepisana umowa. Wydaje mi się, że między nimi właśnie taka była, no i Charles, niestety się chyba nie wywiązał. I tutaj już zaczęłam Wam opowiadać i streszczać historię studenciary, ale w sumie stwierdziłam, że nie, jeżeli nie wiecie dokładnie, jak to było i jak to się stało, jak doszło do tego, że Vivien e, związała się z profesorem e, z Brightchester, to zachęcam Was do nadrobienia studenciary. Nie będę Wam tutaj wszystkiego spoilerować, e, a jeszcze jeśli chodzi o Vivien, no to widać, że, że dziewczyna jest w tym momencie lekko załamana, że jest jej mega, mega przykro i tak jak Vivi zawsze jest taka, wiecie, buntownicza i taka pyskata i nie daje sobie w kaszę dmuchać. Często nawet jak nie ma racji to pyskuje i po prostu e, no, ciężko jest ją przegadać. Jest taka, wiecie, charakterna, taka czasami nawet wredna. E, tak tutaj no po prostu wie, że skrzywdziła ojca, skrzywdziła kogoś, e, kogo kocha i nie chciała, żeby on się o tym dowiedział, a on się dowiedział i i jest jej po prostu przykro, i straciła tą całą swoją taką mm, energiczną, e, buntowniczą naturę. E, i, I po prostu, wiecie, podkuliła ogon i można powiedzieć, że, że, że teraz no, jest lekko załamana. Zobaczymy, jak to się dalej potoczy. Myślę, że Vivi dzisiaj już odpuści. E, ojcu i nie będzie go męczyć, żeby, żeby dalej rozmawiać na ten temat, bo ojciec też musi przetrawić to wszystko i wie, wie o tym, bo jakby nie patrzeć, no to skończyła psychologię, więc mniej więcej może się domyślać, co się teraz dzieje w głowie ojca i zdaje sobie sprawę, że on również potrzebuje czasu, żeby to wszystko przemyśleć, żeby sobie to przetrawić i wie, że najlepiej będzie, jak po prostu damu spokój i może nawet dzisiaj nie będzie mu się za bardzo mm, pokazywać na oczy, będzie go troszkę omijać, żeby ojciec po prostu dodatkowo, wiecie, nie, nie denerwował się na jej widok i nie myślał o, 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 o tym dziecku, o tym, co zrobił jego przyjaciel, bo za każdym razem podejrzewam, że jak będzie patrzeć na wiwien na w ciąży, no to będzie mu przychodzić na myśl ta cała sytuacja i no nie fajnie. No. Myślę, że nie fajnie, szczególnie nie fajnie dla, dla Charlesa i myślę, że to będzie dla całej rodziny bardzo, bardzo trudny okres, szczególnie też. Dla Vivien, no bo ona jest w ciąży. jeszcze jej też zostało szukanie wciąż tej rodziny zastępczej. Ona nie znalazła jeszcze rodziców dla tego dziecka, a już weszła w drugi trymestr. Tak, słuchajcie, Vivi nam dzisiaj weszła w drugi trymestr, już Wam pokazuję, gdzie jest to dziecko. Tutaj jest dziecko, trzeci trymestr za 13 dni. Ale na to nie zwracajcie uwagi, bo ja sobie tutaj tym czasem ciąży. Tak można powiedzieć, sama dysponuję. Pytaliście się też, kiedy Vivian urodzi? Vivian urodzi wtedy, gdy przejdziemy przez wszystkie wątki, które zaplanowałam do końca porodu, a jeszcze tych wątków trochę jest, więc póki co w ciągu najbliższych odcinków nie spodziewajcie się, że Vivi urodzi, bo jeszcze tutaj sporo nas czeka. A co? No to zobaczycie. Nie będę Wam oczywiście póki co jeszcze zdradzać. Vivi, chodź skorzystaj, zostaw krzaka. Idź do wychodka. E, Maxwell, ty myślę, że powinieneś teraz iść do domu, trochę ochłonąć. Mm, ja bym chciała, żebyś sobie przede wszystkim też skorzystał i możesz, mój drogi. Czy to jest brudne? Tak, to jest brudne, ale nie czyś. Wykąp się, po prostu się wykąp. Ciotka, ty, ciotka, dobrze by było, żebyś nie jeździła nigdzie do miasta, przynajmniej przez najbliższych kilka dni. Więc Maxwell cię pewnie będzie wyręczać, żebyś się od nikogo nie dowiedziała. Mm, nie dowiedziała co, co te, tego co się dowiedział Maxwell właśnie z kim jest w ciąży Vivi e, jak możesz to sprzątnij Sprzątnij, Matilda, sprzątnij, sprzątnij. W ogóle to jest brudno. Ojej, yuki, jaka brudna. Właśnie, yuki chyba znowu jakiś shop albo skunks opryskał, więc musimy się zająć też psem. Dobra, Vivienna, Ty jak skorzystasz, to ja bym Ciebie poprosiła, żebyś tutaj przyszła. Czy my mamy jakieś resztki? Bo mi się wydaje, że ciotka gotowała, ale wygląda na to, że my nie mamy resztek. Hmm, no dobrze, no to wiesz co, weź sobie, weź sobie, wyrzuć zepsute jedzenie. No dobra, no to wyrzuć najpierw zepsute jedzenie, a później coś zjemy. Mm, Maxwell, ty mój drogi, jak, e, jak skorzystasz i jak się wykąpiesz, to chciałabym też, żebyś, żebyś w sumie też sobie coś zjadł, ale to zanim sobie coś zjesz, to ciotka musi najpierw ugotować to coś. E, więc bardzo cię proszę, moja kochana, gotuj mm, i zaraz wybierzemy, co dobrego my byśmy sobie tutaj mogli ugotować. Szarlotkę piekłaś, tylko nie wiem, gdzie tę szarlotkę wcięło, bo ona była upieczona rano, z samego rana, jeszcze. Jeszcze zanim Maxwell wyjechał do miasta na targ, no właśnie, bo Maxwell się wybrał na miasto, żeby sprzedać jakieś te ich wyroby mleko, jajka, no i został zaczepiony przez Zadecką. I doszło do tej rozmowy, którą mogliście widzieć na scence. W ogóle dajcie znać, jak Wam się scenka podobała. No i dobra, co my tutaj zjemy? Pieczeń to nie, karbłotny to nie kulebiak, a wiesz, co zrób ten kulebiak owocowy. Dawaj, coś z owocami: lato jest, znaczy nie lato, wiosna, nie? Wiosna to zrób coś takiego ciepłego. W ogóle tak mi się wydaje, że fajnie byłoby cioci przygotować może jakiś nowy strój. Ona ma kilka tych strojów, ale tak ciągle mi pomyka właściwie w tym jednym, więc albo w takiej niebieskiej kiecce, więc może. Fajnie byłoby ją przebrać. Może na kolejny odcinek coś, coś dla niej wykombinuję. Jak macie jakieś fajne mody, to możecie mi podesłać takie, które by pasowały do ciotki. Możecie mi wysłać na Instagramie albo na Discordzie linki. No dobra, i teraz tak, Vivi, ty ja bym Ciebie poprosiła, żebyś może, może, może przyszła tutaj. A ja dałam Ci, żebyś. Dałam Ci, żebyś wyrzuciła. Dlaczego nie wyrzuciłaś? Wyrzuć to zepsute jedzenie, Vivi. Zapraszam Cię tutaj. Wyrzuć, wyrzuć, bo ja chcę, żebyś tutaj przyszła do domu i ogarnęła, co masz ogarnąć, zanim ojciec się skończy kąpać, a ojcu się jeszcze tutaj chwilę zejdzie. Dobra, ojciec się myje, to niech się hopak myje. Wiwi, a czemu ty nie chcesz wyrzucić? Co tam jest nie tak z tym koszem? To chodź tutaj do, do domu i ja bym poprosiła, żebyś na razie zjadła. A później najwyżej będziemy kombinować z tym, z tym wyrzucaniem. Ale to ładnie wygląda. O, jakbym wcisnęła teraz, e, wciągnęła taki kulebiak owocowy. Bardzo to ładne. Dobra, schowajmy to sobie do lodówki, żeby nam się nie zepsuło. Mm, dziewczyny sobie zajadają. Vivi, jak tam? Jak się czujesz? Ojej, Vivi zestresowana. Zdecydowanie Vivi zestresowana. O, jaka smutna! Jaka smutna Vivienka. A ciotka nie bardzo wie o co chodzi. Mm. Vivi, no przykro mi, że tak się tutaj wydarzyło, że ojciec się dowiedział. Bardzo mi przykro. Ale ty się ciesz, że się ciotka jeszcze nie dowiedziała, bo myślę, że jej od ciotki byś się nasłuchała. No, no, dokładnie. Eee, dobra, Vivienne, zjadłaś, zjadłaś. To teraz chodź na górę, prześpij się, albo wypłać się, albo nie wiem, <grytanie> możesz się wypłakać. Eee, Przydzielnie możesz chyba się wypłakać. To weź sobie zrób drzemkę. Idź sobie spać, czy ciebie skunks opryskał? Tak, spryskał ją skunks, Świetnie, to jak wstaniesz, to wiecie co? Nie, ja jej dam po prostu drzemkę, żeby ona mi się nie wyspała na maksa, tylko damy jej drzemkę. Eee, ciocia, ty ja bym chciała, żebyś może podkurzała, poodkurzaj tutaj, bo tutaj już nam. A co się z Yuki stało? Czemu ona mi tak drży? Yuki, co się stało? Jeju, o co chodzi? Czemu ona się tak trzęsie? Czy ona się boi kominka? Biedna Jukunia, zaraz się tobą zajmiemy, kochanie. Zaraz ogarniemy wszystko, nic się nie przejmuj. E, dobra, ciotka sprząta i niech sprząta. Maxwell, czy ty się wykąpałeś? Wykąpałeś się? Nie masz co ze sobą zrobić? To chodź weź sobie resztki. Weź, 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 weź resztki. Vivi poszła na tą drzemkę. Unika, unika ojca, jak ognia, tak? Nie chce się z nim spotkać, jest smutna. Eee, ciotka widzi, że coś jest nie tak, ale. Ale stwierdziła, że nie będzie dopytywać, że nie będzie tutaj próbowała wyciągnąć z nich informacji o co się pokłócili i czemu znowu ze sobą nie rozmawiają. To jest standard w tej rodzinie. W tej rodzinie cały czas jest ktoś na kogoś obrażony, cały czas ktoś się na kogoś gniewa, więc ciotka już w sumie też przywykła. Czemu ciotka też jest opryskana? A nie, dobra, to jest bycie w pobliżu zwierzaka opryskanego przez skunksa. O kurcze, dobra, to wiecie co, wykąpmy Yuki. Yuki, chodź kąpiel dla Yuki. Ciocia, weź wykąpi Chciałam, żebyś podkurzała, ale myślę, że lepiej będzie, jak wykąpiesz Yuki. Yuki się schowała w regale. Jest taka smutna, że się schowała w regale. Misiu, chodź! Muchy koło ciebie latają. Trzeba cię wykąpać. Tak jest. No, leć, leć do wanny, do ogrodu. To jest ta wanna, w której ciotka się któregoś razu kąpała. Nie wiem, czy pamiętacie, tak? Urządziła sobie tutaj w nocy taki, e, hmm, że tak powiem, e, nocną zabawę w wannie i świeciła przed sąsiadami. Co to jest? Co to są za prezenciki? Otwórz, co to jest? I co to jest? Chowaj do wyposażenia, otwórz. Ej, dobra, zaraz to sprawdzimy, bo czemu tu leżą wszędzie małe prezenty? Halo? Okej, okay, no dobra. To niech się tylko Yuki wykąpie i jak się Yuki wykąpie, to sprawdzimy, o co chodzi z tymi prezentami. Czy to jest coś od ptaszków? Czy co? Szatan nie jest już pierwszej młodości, biedaczyna. Miejmy nadzieję, że zostało jeszcze kilka zwierząt, których nie zabrała kostucha. Szatan odejdzie. Mam nadzieję, że jednak trochę jeszcze pociągnie szatan. Chyba jest jakaś aspiracja, nie aspiracja, tylko nagroda e, za te punkty, mm, punkty szczęścia, tak? W, tru, w trójce to lepiej ogarniam, w czwórce tego nie ogarniam. To tutaj się gdzieś kupuje, nie? I tutaj można sklep z nagrodami coś wybrać, co będzie nam e, wydłużać życie zwierząt? Tak mi się wydaje. Muszę pod tego poszukać, bo, bo coś mi się kojarzy, że gdzieś to kiedyś widziałam. Dobra, Maxwell, bo ty nie masz totalnie co ze sobą zrobić, prawda? Oczywiście, że tak. E, czy pranie wysp? Bo mógłbyś też trochę pomóc w domu, wiesz? Wyładuj i połóż pranie. Wyładuj i odłóż pranie. Nie rozumiem nigdy tej różnicy. Co, co, jaka tu jest różnica? Czystość suche, y, suchość suche i ciepłe. A to czystość suche, czystość czyste, suchość suche i ciepłe. A, wyładuj i odłóż pranie, wyładuj i połóż pranie. Dobra, to wyładuj i odłóż pranie. Nie, nigdy nie wiem, jaka jest różnica i co które robi, ale dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że on po prostu zbierze te ubrania. Ciotka cały czas kąpie. Co to. Aha, już myślałam, że tutaj też coś leży, ale nie, to kwiatki po prostu. E, Maxwell, tak się zastanawiam, może byś jeszcze poszedł do zwierząt później, wiesz? Bo Vivi nam tutaj odpadła na pół odcinka. Biedna siedzi i tam płacze na górze w sypialni. O, no i pięknie, czyste. No i widzisz, Maxwell, przydałeś się. To chodź do zwierząt. Co prawda wi miała ogarniać, ale dobra, my ogarniemy. Czyste, zaspokojone, czyste, zaspokojone. Mm, działania, karmy mają pełno. Tutaj też jest karmy pełno. To co ja mogę porobić tutaj? Zbierz jajka. E, dr, 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 dr. Chyba możemy o posprzątać kurnik, a później zebrać jajka, więc w sumie zajmie się e, kurami jeszcze, a później z ciotką jeszcze skoczymy na, na pole do naszego ogródka, bo tam nic chyba nie robiliśmy dzisiaj, więc, więc tam też sobie skoczymy. Tylko juki, niech się w końcu wyszoruje. Juki, po tym się, ty się będziesz chyba trzy godziny kąpać, co? Przydała nam się ta wanna tutaj. Przystawie. Można powiedzieć, że ciotka nabiera wody ze stawu i kąpie sobie tutaj Juki. Przydała nam się zdecydowanie. No i pięknie. Dzięki Juki, że opryskała ciocię. Dzięki, dzięki. To wiecie co? Chyba myślę, że czas sprawdzić to, co to jest. Ciociu, otwórz to. Możesz to otworzyć? Właśnie. Matilda znalazła coś w środku obiektu o nazwie tajemnicze pudełko. Jeden ptaszek poleciał. Co? Co to jest? Co dostałaś od Vivi? A gdzie jest ten jeden ptaszek poleciał? Co? Które to. A, aha! Czy to jest jakaś nowa kolekcja? Okej, okay, dobra, otwórz. Otworzymy sobie wszystkie. Piłka, piłeczka, piłczunia? Co to jest? Hej, co ja za gadżety zbieram? Otwórz. Nie mam pojęcia, o co chodzi. Aha. Figurka purpurowego pościgowca? Dobra, mega dziwne. Nie wiem skąd to się tu wzięło. E, otwórz, otwórz jeszcze to, bo tu są jeszcze jakieś liście. Pióro Gołębia. Matilda znalazła coś w środku. Okej, okay, sterta piór. A tutaj co będzie w tej stercie piór? Kurczę, to chyba od tych ptaszków tak mi się wydaje, że to może być od nich. Pióro Gila, pióro Gołębia. Jajka zebrane świetnie, dzięki. Mm, mój drogi Maxwellu, dziękuję, dziękuję. Czy tu mamy jeszcze gdzieś jakieś te pudełeczka? Nie mamy, ale to wiecie co, może być faktycznie od tych ptaków, bo tego nigdzie nie ma na całej działce oprócz mm, okolicy, w której znajduje się ta kłoda. <noise> Więc wydaje mi się, że to może być naprawdę od ptaków. A jeszcze chcę zobaczyć, bo gdzieś tutaj mamy drugą kłodę, prawda? Tutaj Vivi się zaprzyjaźniła. Czy tu też będą te prezenty? Nie, tu ich nie ma, może dlatego, że to nie jest na naszej działce. Hmm. No dobra, kto do ciebie dzwoni? Kto dzwoni? Kto dzwoni? Klara Bierksen, słuchajcie, ta Klara się ostatnio strasznie narzuca. Rozważamy ostatnio staranie się o dziecko. Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność. Dorać mi. Słuchaj, co ja bym ci mogła doradzić? Nie, to chyba nie jest dobry pomysł. Podejmij tę decyzję samodzie samodzielnie. Staraj się o dziecko. Podejmij sama tę decyzję. Co mnie interesuje, twoje dzieciere. <grych> mamy decydować samodzielnie, to zbyt trudne. No, sorry, słuchaj, nie jesteśmy przyjaciółmi, więc musisz sobie sama radzić. Może jakby się Maxwell przyjaźnił z tobą, to by ci jakoś doradził, ale tak to, sorry, jednak nie. Nie narzucaj się kobie. I to, bo się narzucasz. E, czekajcie, chcę zobaczyć jeszcze, jak wyglądają jego kontakty. No, aha, bo oni się niby trochę przyjaźnią, ale w sumie nie wiem, czy można to nazwać przyjaźnią, po prostu znajomość. No dobra, niech będzie. Eee, a z Vivi? Ojej, jak ci zleciał pasek z Vivi po tej kłótni. Oj 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 oj. No cóż, dobra, ciotka, chodź tutaj, chodź do ogródka, ewoluuj, zbierz, odchwaszczaj. Po i myślę, że pora coś posadzić z dynia, bo mamy, mamy sporo wolnych poletek. Co tu rośnie? Kwiat chryzantemy, tak, jaka trudna nazwa. E, Maxwell, o, wszystko masz ogarnięte, to wiesz co, wyduj krówkę, trawita wyczyść. najpierw ją możesz nakarmić, a później możesz ją wydoić jeszcze. Milu się ostatnio nawet dał golić, także ostatnio w jakimś takim lepszym humorku Staram się patrzeć teraz częściej na te ich potrzeby, żeby mi nie wyskakiwały komunikaty, że chcą odejść. Więc tak, teraz częściej je karmię, no i później możesz też jeszcze milu nakarmić i spróbować ostrzyc. Będziemy mieć też od razu wełnę z nich. I moja droga ciotuniu, czy ty już odchwaściłaś? Chyba odchwaściła, to wiecie co? Kupimy sobie teraz nasiona olbrzymich roślin użytkowych i ja bym chciała posadzić. Sałaty chyba nie sadziliśmy, wiecie? Tak mi się wydaje, że sałaty nie sadziliśmy i mało Bakłażana mieliśmy mm, i możemy jeszcze arbuza posadzić. Zobaczymy, jak to wszystko będzie rosło. Bo dynię chyba jedną tam mamy. Więc sobie to wszystko posadzimy. Gdzie są te nasiona? Gdzie są te nasiona? Gdzie one są? Mam dzisiaj dobry humor, jakiś taki... <noise> Dziękuję za złożenie zamówienia, Matilda znajdzie kupione przez Ciebie opakowania ogrodnicze w swoim wyposażeniu. No świetnie, tylko gdzie one są, no? A dobra są, nasiona arbuza, ale ja jestem mm, mało uważna i rozważna dzisiaj. Nasiona bakłażana i nasiona sałaty, dobrze, to wiesz co, ciotunia, posać to... Umieść w świecie, a nie dobrze, to zrobimy to sobie w ten sposób. Boziu, jaka ja jestem, faktycznie cień ogarnięta, Zasiej olbrzymią roślinę użytkową. Tak, nasiona, nasiona, nasiona bakłażana, powiedzmy. Tutaj sobie zasiejemy arbuza. Może być. I tutaj sobie posadzimy jeszcze e, sałatę. Przecież to się robi w ten sposób. Karmela Tylamo. Karmela Tylamo. Jak wszystko, ciociu, posadzisz, będziemy mieć już chyba wszystkie pola e, obsadzone. Tutaj jeszcze jakieś kwiaty. Nie podoba mi się to, że mam tutaj taki nieład, że tu kwiaty, tu kwiaty i muszę chyba kolejne plony jakoś lepiej e, lepiej zaplanować, żeby to, żeby to lepiej wyglądało. Czy Milu się dał ogolić? Patrzcie, dał się ogolić. Jaki. Jaki dobry lamuś. Biała wełna. Maxwell odkrywa nowe informacje. Świetnie, cudownie. Cieszę się, że się dał ogolić, że jest taki grzeczny. Czy naszą e, terawitkę można jeszcze. Aha, schowała się. No dobrze, bo chciałam ją jeszcze wyczyścić. Czy tu jeszcze coś się da zrobić? Możesz rozrzucić karmę, bo widzę, że im brakuje tej karmy, więc. Por... Nie, 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 nie ciocia, nie ciocia, nie ciocia, nie ciocia. Maxwell, kto do ciebie znowu dzwoni? Rozważamy staranie się o dziecko. No kobi, to już mnie o to dzisiaj pytałaś. Co ty chcesz ode mnie? Co o tym myślisz? Niby tego chcemy, ale nie mamy pewności. To wielka odpowiedzialność, dorać mi. Spadaj, podejmij tę decyzję samodzielnie. Odczep się. Rozrzuć karmę w okolicy. Rozrzuć karmę w okolicy i jeszcze raz. I jeszcze raz. Dobra, porozrzucaj im tę karmę. O, Vivi wstała, to zaraz się z nią mm, coś tam pobawimy. Podlej teren, ciocia. Ciocia, podlej. Ciocia, podlej, bo tutaj dzisiaj raczej na Wiwienkę nie można liczyć. Wiwi, co ty robisz? Aha, ty po prostu wstałaś i, i teraz tutaj się smętnie kręcisz. To wiesz co, moja droga, zjedz sobie. Póki, póki jeszcze tutaj e, reszta rodziny nie wróciła do domu, to możesz zejść na dół i sobie zjeść. Eee, właśnie, a później, może byś zadzwoniła do kogoś, może byś się poradziła. Może zadzwoń do Willow. Ostatnio gadałaś dość namiętnie z Lizzy, a teraz myślę, że byłoby dobrze porozmawiać z Willow. Gdzie jest w ogóle Lizzy? Tutaj na liście Twoich znajomych jest Eloise. Dobra, mm, ale tak, ale myślę, że teraz czas się poradzić. Porazić Willow, pogadać z kolejną przyjaciółką. Może dziewczyny w końcu też przyjadą i cię odwiedzą na dłużej, bo wcześniej przyjechała tylko Lizzie w poprzednim odcinku, a teraz myślę, że fajnie byłoby, jakby wpadły obydwie. Także zobaczymy, zobaczymy. Nic wam nie zdradzam, co się będzie działo w kolejnych odcinkach, ale na pewno mogę wam zdradzić, że dziać się będzie. E, dobra, mój drogi, czemu ty jesteś ciągle taki brudny, co? Czemu ty masz ciągle ten nastrójnik, brudne ubrania, noszenie brudnych ubrań? No sorry, ale przecież dopiero co pranie było robione. Kolego, to wiesz co, mm, chcę uniknąć tego spotkania z Vivien, więc może bym ci na razie tutaj dała, zarządzaj rybami w stawie, perka i okoń. Dobra, a możesz łowić? Idź na ryby, idź na ryby, połów rybki. Może się trochę odprężysz. Ciekawa jestem, czy mogę sobie jakoś to sama za... Zarybić. Nie pamiętam nigdy, jak to, jak to działa, jak to się ogarnie ale wydaje mi się, że chyba jakoś się da zarybiać. Ewentualnie muszę wstawić z trybu kupowania mm, konkretny, konkretny spawner. Nie wiem, muszę nad tym też posiedzieć, bo chciałabym, żeby tutaj było więcej ryb w tym stawie. Krokodyla tu na pewno mamy, bo pamiętam, że jak budowaliśmy na live, to mówiliście, że chcecie tutaj krokodyla albo kajmana, i on tu gdzieś pływa, tylko teraz go nie widzę, ale. Pamiętam, że gdzieś go tutaj wrzucaliśmy. Ajajaj, Yuki została ugryziona przez wiewiórkę, tak? <grywki> wiewiórkę. Takie ugryzienie mogą wywołać nawet choroby. Oj, cudownie. Yuki, słuchajcie, wygrała kilka walk pod rząd z wiewiórką, aż w końcu wiewiórka jej oddała i ją ugryzła. Biedna Jukunia. Oj, Pogryzła cię wiewióra. A widzisz, trzeba było się z nią nie tłuc, a mówiłam, ojej. Wiecie co, to chyba wygląda, jak jakbyśmy musieli jechać do Weta. No, e, w, w, ojojoj, biedactwo, jak ty się ślinisz? To chyba nasza, nasz dzisiejszy odcinek skończy się wizytą u weterynarza. Vivi, wiesz co? Chodź tutaj, zobacz, jak się Juki czuje. Wrzuć zwierzaka, zawiesz. No właśnie, mamy opcję zabrać zwierzaka do kliniki weterynaryjnej, więc ja myślę, że chyba nawet musimy, bo Yuki wygląda, jakby trochę przychorowała, więc a czemu ty mi się przebrałaś w kurtkę? Co jest tak zimno? E, częściowe zachmurzenie. Zimno, aha, no dobrze, jest zimno. No dobra, no to wybaczam, jak się przybrałaś. W sumie wiosna jeszcze zimy nie ma, nie? Dobra, to powiedzmy, że Vivi się trochę ogarnęła. Takie bardziej wyjściowe ciuchy. No i jedziemy, jedziemy do Weta z. Ale ona śmiesznie wygląda w tej kurtce w ciąży. E, I jedziemy z Yuki do Weta, bo się niestety biedna zaczęła tłuc z mm, wiewiórką i, 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 ma, i ma teraz efekty. Dobra, gdzie jest wet? Najbliższy wet jest chyba w Bra Bridleton Bay. E, I ja nie mam żadnej klikniki pobranej, więc skorzystamy sobie z tej, która doszła tutaj w grze. Wow, jaki ciekawy pan weterynarz. Fryzura i broda i wszystko tutaj pięknie na nim gra. Uwielbiam randomowo tworzonych simów przez, przez simsy. To, to zawsze są hity. Dobra, Vivi, wiesz co? Chodź tutaj za zarejestruj, za, za tak? Zapisz zwierzaka Yuki na sterylizację. Uuu, może powinniśmy? Zapisz zwierzaka o imieniu Yuki na leczenie. Zapisz Yuki na leczenie. Ale by było, jakby się Josh teraz tu pojawił u Weta, co? Fajnie by było jakby Josza spotkała Uweta i mogła sobie z nim pogadać, bo ostatnio chyba nie mieli zbyt wielu okazji do szczerych rozmów, do w ogóle jakichkolwiek takich rozmów na osobności, więc fajnie by było, ale pewnie, pewnie się tak na mnie trafi. Poczekaj na weterynarza, zafunduj zwierzakowi badanie, otrzymaj leczenie. No dobrze, no to poczekamy na tego weterynarza. No i dobra, zafunduj zwierzakowi, otrzymaj leczenie. Eee, czy to mi się. Aha, dobrze, bo Juki już tutaj idzie. To wiecie co, Vivi, chodź tutaj, też tutaj podejdź. Podejdź, podejść, bo ty powinnaś być przy tym leczeniu. Jak ten pan się nazywa, który ją leczy? Hamza Ferhat, ok, dobrze. Panie, ja ci ufam, zrób to dobrze. Zrób to dobrze. Nie wiem, czy w sumie powinnam mu ufać. <laughs> nie budzi zaufania. O, no dobrze, no, no właśnie, właśnie dlatego mówię, że nie budzi zaufania. Nie wygląda, jakby wiedział, co robi. Ale powiedzmy, powiedzmy że wie, przyjmijmy, że wie, jednak. Bo zależy nam na Yuki i chcemy, żeby wyzdrowiała. Panie! A, dobra, wyskoczyło mi tutaj badanie <grywka> zwierzaka. Leczenie podstawowe, lecze... kosztowne leczenie i odmów leczenia. No to nie, weźmiemy kosztowne leczenie, bo chcemy, żeby nam się... Oj, oj, a co tu tak ciemno? No, ściana. <grywka> bo chcemy, żeby Yuki nam jak najszybciej wyzdrowiała. Biedna! I więcej proszę się nie gryźć e, z wiewiórkami, dobra? A ja bym chciała, żeby Vivi jeszcze kupiła, 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 kupiła jakieś te batoniki, mm, kup obiekty dla zwierzaków. Kup to, na kup, kup. Na zdrowie im pójdzie. E, mamy psiaka, może niedługo się postaram o jakiegoś kociaka tutaj na wieś? Zobaczymy, pomyślimy. Dajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy mieli też kota. E, baton energetyzujący, ja chcę coś na zdrowie. Przesmak o działaniu odmładzającym, a może byśmy coś odmładzającego im dali w sumie? Hmm. Przesmak na poprawę zdrowia. A weźmy na razie te na poprawę zdrowia. Gryzak, szczypiący cynamon... Przysmak e, ograniczenia IQ, aha, to jest dla gryzoni. Przysmak z ambrozją, ten przysmak wskrzesi twojego zwierzaka, okej. Okay. Ośrodek przeciwstarzeniowy, środek przeciwstarzeniowy, gryzonie. Nie, dobra, no, mnie na razie interesują tylko te e, na zdrówko, żeby, żeby poprawić im kondycję. Więc dobra, skoro Yuki jest zdrowa, to Yuki, zapraszam ciebie do mnie i moja miła, wracamy do domciu. Wracamy do domciu, a ja się będę powoli z wami żegnać. I jeżeli odcinek Wam się podobał, to zapraszam do łapkowania, komentowania i subskrybowania. Dzięki za oglądanie. No i cześć!